Rafale, dzisiaj na nocną imprezę przyprowadziłeś całą rodzinę. Rozumiem, że rodzina lubi się pobawić. Przyprowadziłem całą rodzinę, ponieważ mamy sesję w tym tygodniu. No i skorzystaliśmy, dostałem zaproszenie właśnie tutaj, żeby się pojawić. Nie miałem nic do zrobienia w sobotni wieczór, więc zabrałem rodzinę. Jest tutaj super klimat. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Wszystko na to wskazuje. A pamiętasz pierwszy alkohol, który wypiłeś w gronie rodziców? Tak. To było na mojej 18. I powiem szczerze, że byłoby mi bardzo głupio, nawet kiedy miałem takie oficjalne przyzwolenie, jednak starałem się ukrywać i nie pokazać, że jednak piję. Kwestia przyzwyczajenia. A teraz czasami sobie drina albo winko wypijemy, jest okej. A wprowadzasz brata w te warszawskie klimaty? No tak, postanowiłem, no słuchaj, przyjeżdża do mnie rodzina, a brat siedzi trochę dłużej. Oni żyją w zupełnie innym świecie. Tam jest spokój, cisza, ptaszki śpiewają, a tutaj codziennie są imprezy. Tempo jest 100 razy szybsze. Olek po prostu, jak się czasami wychodzi ze mną o 8 rano i wracamy o 23 do domu, to on pada jak w ciuchach, od razu idzie spać. Mówi, o 23 to wcześnie. No tak, ale o... No niby wcześnie, ale po całym dniu aktywności uwierz mi, że nie chce się nic innego robić, jak tylko położyć do wyra. Ja już do tego przywykłem. Oni cały czas, dla nich to jest totalnie inny świat. I jak przyjadą na 2-3 dni, to wracają tak zmęczeni do domu, że odpoczywają kolejny tydzień. A które z rodziców potrafi się lepiej zabawić? Mama czy tato? Nie, tato, znaczy tato, tak, to jest bajeran po prostu i on to jest dla nas jak brat. Chodzimy gdzieś, gadka ta sama, naprawdę, uwierz mi, że nikt by nie powiedział, że to jest mój tata. Ja nawet moich znajomych kiedyś wkręcałem, że to jest mój kuzyn i oni to łykali, a na koniec imprezy mówię, nie, ale to jest mój tata. Co? Co? Nie, to niemożliwe. Nie, no serio, to jest mój tata. I nagle na pan zaczynają mówić.